Niechęć do tego preparatu nasiliła się kilka dni temu, po doniesieniach o przypadkach zakrzepów krwi u osób, które przyjęły szczepionkę. Niektóre kraje zawiesiły czasowo podawanie tego preparatu. Europejska Agencja Leków uspokaja, że te sytuacje nie mają związku ze szczepionką. To jednak nie przekonało pacjentów. Myślę, że AstraZeneca jest w tej gorszej sytuacji, z gorszą prasą od samego początku, a w czasach takich jak dzisiaj, gdzie wszelka wiedza prawdziwa i nieprawdziwa znajduje się na każdej stronie internetowej, w telewizji czy w prasie, no wyrabiają sobie takie, a nie inne zdanie i połowa, 30% rezygnowała sobie AstraZeneca, a przyjęła tu oczywiście Pfizera. Jedną z grup obecnie szczepionych preparatem AstraZeneca są nauczyciele. W ich przypadku w większości pojawiały się niewielkie skutki uboczne, które nie wzbudziły niepokoju. Część osób miała skutki uboczne. Są to, nazwałabym to może takie kilkakrotnie zwielokrotnione symptomy, jakie przechodzimy podczas przeziębienia, tak? Czyli częstszy ból głowy, wysoka temperatura, jakieś dreszcze, ale trwało to naprawdę jeden dzień. Dlatego nauczyciele przekonują, że warto się zaszczepić także preparatem firmy AstraZeneca. Im szybciej się wszyscy zaszczepimy, tym szybciej mamy szansę na powrót do normalności, a chyba nam wszystkim na tym zależy. Bo w ten sposób możemy nabyć odporność populacyjną. Szczepionka chroni także przed ciężkimi powikłaniami COVID-19. Wszystkie szczepionki, które są zarejestrowane na terenie Polski, są szczepionkami bezpiecznymi. I nawet gdyby po szczepieniu szczepionką firmy AstraZeneca wystąpiły jakiekolwiek odczyny w miejscu zaszczepienia, to jest mniejsze zło niż przechorowanie COVID-u. Eksperci jako przykład na to, że ta szczepionka jest skuteczna i bezpieczna, podają Wielką Brytanię. Tam preparat zastosowano już masowo i wskaźniki zakażeń znacząco się zmniejszyły. Nie było też doniesień o zakrzepach.